I płynnie przechodzimy do dyskusji panelowej, dyskusją nad referatem księdza profesora Michała Hellera. Mamy czas, żeby w tej dyskusji poruszyć bardziej ogólne wątki, a nie tylko sensu stricte odnosić się do samego referatu. Zapraszam do dyskusji. Ale wyrwiemy do głosu, nie? Proszę. Przestań się. Mogę tak być. Mam tu właśnie pytanie do Michała. Mi się cały czas wydaje, że zarówno w swojej filozofii, jak i w filozofii Juska ta nutka, która tutaj brzmiała o wartości w stosunku do nauki, filozofii w stosunku do nauki i w ogóle filozofii i teologii, to jest chyba taka bardzo istotna strona. Czy się zgadzasz z tym? To skomentujesz. Jest. Ja tutaj nie bardzo jest co komentować. Rzeczywiście ta otwartość jest jednym z głównych motywów sterujących jego filmowymi działaniami. Ja muszę powiedzieć, że sięgając wstecz w przeszłość, nawet mogę powiedzieć, skąd to słowo otwarty z taką robiło karierę u nas. Mianowicie z lektury Popera, Open Society. To często otwarty. Tak, myśmy na to czytali z pasją i dyskutowali na seminariach i prywatnie, i w książkach naszych to bardzo się przejawia. Popper, jak wiadomo, w Open Society krytykował trzech wrogów otwartego społeczeństwa. Pierwszym z nich był Platon, myśmy byli zawsze za Platonem, a naprawdę jego myśli społeczne, przyznawaliśmy pewnie rację Popperowi. Mianowicie Popper zarzucał Platonowi, że Platon uważał, że istnieją jakieś prawa rządzące historią, że kiedyś był złoty wiek i od tego czasu wszystko się pogarsza, a tymczasem historią nie rządzą żadne prawa, tylko to, co człowiek z niej zrobi własnym wysiłkiem. Potem dwóch następców Platona to był Hegel i marksizm, którzy wręcz przeciwnie twierdzili, że rządzą prawa historią, ale od złych stanów prawa te prowadzą do szczęśliwości ostatecznej w komunizmie. I uważam, że to są zamknięte filozofie. Czy filozofie, że trzeba propagować taką doktrynę, że to, co człowiek zrobi, metodą prób i błędów, jak jest coś źle, to się wycofuje, nie ma żadnych praw. Tak historia powinna się toczyć i potem to przenosi na filozofię też i myśmy temu kurowali. Więc taka jest geneza może nawet tego słowa otwartość. Tak, to nic tam z libertynizmem nie mogę proszę nie obawiać. Następne pytanie i dyskusję, podsumowanie, już trochę jest czas na podsumowanie. Proszę. No, wiedziałem, że mogę, to w zastępstwie pani teraz się wypowiem. Na myśl, że mówimy o tym, że dzieło niedokończone, ale idąc na przykład dzisiaj po pierwszej części pewną drogą, pytaliśmy się ciągle, a co by było, gdyby nie został biskupem? Co byłoby z jego filozofią? Czy nie jest raczej tak, że jego dzieło jest niedokończone dlatego, że został biskupem, a nie dlatego, że umarł? Biskupem zabija filozofa. Na pewno w dużej mierze tak było. Jeszcze gdy był biskupem Tarnowskim, to snuliśmy takie plany, że może się nam uda kiedyś napisać jeszcze raz wspólną książkę, ale nigdy to się nie udało. Po prostu nie było na to czasu. On rzeczywiście wtedy zaczął pracować dorywczo. A jeszcze on traktował swoje obowiązki niezwykle poważnie. Każdemu chciał pomóc, wszędzie chciał jednak być i był odpowiedzialny po prostu i dlatego już nie było czasu na tę pracę. Proszę. Każdemu ogólnego jest jakimś uproszczeniem, ale
pytanie do profesora, już właśnie tylko może też jakieś podsumowań. Czy można by tak stwierdzić, że filozofia księdza biskupa Rzycińskiego, tak jak na przykład filozofia Tomasza, oparta na metafizyce, czy może jakimś uproszczeniem można by było powiedzieć, że filozofia Wojtyły była oparta na etyce, czy można by takie stwierdzenie postawić, że takie stwierdzenie, że filozofia Józefa Rzycińskiego była oparta na filozofii nauki? Że to był taki rdzeń, jakieś źródło, z którego później wypływały wszelkie aktywności naukowe, a także nawet społeczne, czy nawet już pastersne. Czy to stąd brała się to, że to było główne źródło, główna idea. Czy można by tak powiedzieć, że właśnie filozofia nauki była tym rdzeniem? Dziękuję. Niewątpliwie, tak jak już zresztą dyskutowaliśmy, filozofia nauki była chronologicznie pierwsza u niego. To był pierwszy okres, pierwszy temat, którym się zajął bardzo poważnie. Natomiast jak patrzę tak teraz całościowo na jego, chciałem powiedzieć system, ale to jednak nie jest system, na zarys jego poglądu, to ja bym powiedział, że to wszystko jest jednak oparte na jakiejś metafizyce. Ale nie metafizyce takiej, która dostarcza założenia niekwestionowalne, tylko właśnie jakieś takie metafizyce otwartej, którą się koryguje w zależności od różnych problemów. Ja myślę, że jest jeszcze jedno źródło inspiracji naszych tu krakowskich zmagań z filozofią i to źródło także przez księgę Husaka było trochę zaszczepione. U nas było z początku nieuświadomione, ale było, a potem było coraz bardziej uświadomione. To znaczy szkoła lwowsko-warszawska filozoficzna, polska, międzywojenna. Ona tu w Krakowie miała bardzo żywe korzenie, chociaż trochę przetworzone w porównaniu ze Lwowem. I ksiądz Husak często się powoływał na filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej. Rzyciński rzeczywiście robił doktorat u Husaka i na pewno był pod jego wpływem, aczkolwiek to nie był taki wpływ niewolniczy, żeby szedł niewolniczo za mistrzem. Kiedyś jak przyniósł doktorat swój Rzyciński do mnie na taką konsultację, ponieważ to był tam aspekty kosmologiczne, więc się do mnie zwrócił, ale pisał u Husaka. Ja to przeczytałem i mówię mu, że to jest wszystko bardzo dobrze, ale za dużo tam jest Husaka. Natomiast on się zaczął śmiać, mówi, jak Husak niedawno powiedział, że to jest dobre, tylko tam za dużo Helera. Nie, ale to pytanie tutaj naszego gościa z Lublina i twoja odpowiedź prowokuje takie ostrzejsze pytanie. Ponieważ Bergson napisał kiedyś ciekawy esej metafilozoficzny o tym, że każdy filozof tak naprawdę całe życie wyraża jedną myśl. Cały czas podchodzi do wyrażenia jednej myśli. Że to zmieniają się rekwizyty, ale wciąż to jest jedna myśl. Tam robię w tym eseju filozoficznym pewną analizę właśnie kilku filozofów, co było tą jedną myślą. I ja nie widzę tej jednej myśli u Helera. A jeszcze żyje. Tak, jeszcze żyje. Tak. Czyli u Rzycińskiego ktoś widzi tą właśnie pójść w duchu Bergsona, bo tu zacząłeś tak troszeczkę, zacząłeś w tą stronę iść. Jest ta jedna wielka myśl, którą próbuje wyrazić cały czas. Więc rzeczywiście jest trudno zajść, to był człowiek trochę podobny do mediów. Rzucał się z jednej do drugiej. Ale ja myślę, że jednak jest coś, co wiąże te wszystkie poglądy, przynajmniej z grubsza. I ja bym to wyraził nie zdaniem, tylko jednym określeniem. Metafizyka racjonalności. Czyli? Metafizyka racjonalności. A zacznę wypowiedzieć szczegóły, no to wejdziemy w różne odłamy jego myśli. Ale że to jest racjonalność jest tym jego hasłem, której wzorcem jest nauka. Ale jednak on szuka metafizycznych podstaw tej racjonalności, jakie pole racjonalne. Mogę odpowiedzieć logos, on ciągle ustawał z logos, tak, bo tutaj już wszyscy słyszeli. To czas, żeby głos zabrał jeden z panelistów, czyli profesor Leszek Sokołowski. Ja bym na to pytanie zadane przed chwilą, tą jedną myśl,
odpowiedziałeś, że w ogóle można kogoś dopatrywać się jednej myśli, bo to ta myśl, jak sama na pewno nie do wszystkich filozofów. Tak, ja to też. To jeżeli by ją zastosować do Grzycińskiego, tak jak ja ją, ja go znam, jego dzieło, no to ja bym powiedział, że tą myślą było coś takiego, że poznanie świata materialnego jest dużą wartością, że to trzeba brać pod uwagę. To jest, ja bym powiedział, właśnie to, co mam tej kwestii nawiążę. Czy świat materialny, czy świat przyrody, tak? Tak, świat przyrody, oczywiście. To znaczy, ja bym powiedział, no, ta myśl się tutaj dzisiaj wielokrotnie przejawiała, ale ja bym to sformułował, zastanawiam się, jak ją sformułować, to można nazwać dość toporne określenie, powiedzieli, że ksiądz Grzyciński był chrześcijaninem adekwatnym do wielkiego wszechświata. W tym sensie, że on uważał, że ten wielki wszechświat został jest dziełem Boga i ponieważ my jesteśmy w relacji do Boga, to również powinniśmy być w relacji nie tylko bezpośredniej, tak jak to w sensie ściśle religijnym, to znaczy człowiek a Bóg, ale również patrzeć na to dzieło Boga. I to dzieło Boga poznawać i że jedno i można do pewnego stopnia obowiązkać z tym, co powinno człowieka interesować, to jest właśnie poznanie tego wielkiego dzieła Boga. Tym on jest racjonalny, prawda? Więc... No czy metodą, znaczy on uważał, że jedynym sensownym sposobem poznania tego dzieła Boga jest poznanie racjonalne zawarte w nauce. To dzisiaj była mowa, to było bardzo krytyczne wobec konkretnych programów badawczych, konkretnych szkół naukowych, konkretnych naukowców, ale on uważał, że nauka jako całość, to czego ona daje, jest wielką wartością, prawdziwym dobrem i to niezależnie od tego, kto ją tworzy. No bo przecież wiadomo, no, w tej chwili, zaczynając od 30 lat, kryteria naukowości są formułowane głównie przez biologię. Nastąpiła zmiana po 30 latach, kiedy powiedziałbym, kryterium naukowości dawała fizyka, 30 lat temu przyjęła to biologię. I to głowym okiem widać, nie trzeba żadnych głębokich badań socjologicznych, statystycznych, że większość biologów jest ateistyczna, a duża część z nich jest jeszcze wojująco ateistyczna. Wśród przyrodników nauczycieli ta dysproporcja nie jest tak ostra, ale również, można powiedzieć, większość dokonań naukowych jest ludzi, którzy, i większość dokonań nauk pochodzi od ludzi, którzy są można by powiedzieć, ateista. I tu jest, i to powoduje oczywiście reakcję w kręgach chrześcijan, że w takim razie nauka jest, jeżeli nie jest jawnie wroga, to w każdym razie jest religii nieprzyjazna. Natomiast rzeczywiście to już tak nie jest. To, czy ktoś jest ateistą, czy nie, to jest jego prywatna sprawa i jego sposób odbierania, tworzy. Poznaje ten realny wszechświat tworzony przez Boga, bo to było jego założenie, to jest dzieło Boga, to w takim razie on robi coś dobrego, niezależnie od tego, jak on to widzi, jak ten naukowiec to widzi, że to dokonania nauki są wspólnym dobrem całej ludzkości, w szczególności chrześcijan. I że nie ma się co obrażać o to, że część naukowców jest zdecydowanie ateistyczna i że niektórzy biologowie to tym ateizmem wymagują jak marzą. Z tym się nie ma co przejmować. Dokonania nauki są wartością. No to on to pokazywał na szereg sposobów. Jest taka historyka, którą się szalenie przypomnę, bardzo mi się podoba, że wszyscy warto opowiedzieć. Mianowicie, było wspomniane pod koniec lat 70. Ówczesny kardynał Wojtyła organizował seminarium w Pałacu Arcybiskupim, miał takie dla kadry naukowe i to było głównie przy dla ludzi z nauk przyrodniczych. Potem poszedł do Watykanu i poprosił o to o i księdza Grenada, i księdza Tischnera, żeby to kontynuował. I to było to się nazywało seminarium papieskie, które się odbywało w tym Pałacu Arcybiskupim, w tej reprezentacyjnej sali. Na ścianie wisiał wielki obraz przedstawiający wkroczenie księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa, mówiąc odpowiednią atmosferę. No i to było bardzo prestiżowe seminarium, na które zapraszono czołówkę naukową z kraju i ze świata. I tam było mnóstwo akurat.
To było między razem, po co, że były, to było między raz w miesiącu, że to były dwa referaty. Główny referat, bardzo, bardzo wysoko postawionej osobistości, i potem był taki drugi referat towarzyszy. Te seminaria były prowadzone, bo to właśnie przez księgę Hellera i Tischnera, to był okres, kiedy Tischner się na koniec przyrodniczym interesem. To było chyba 79 albo 80. Księdza Hellera nie było, prowadził to seminarium Tischner. Pierwszy referat, jeśli pana to na pewno nie będziemy pamięć, drugi referat właśnie miał młody księdza życia. I mówił nam o tym, że na zachodzie pojawił się taki filozof Feyerabend i on atakuje naukę od strony socjologicznej. Tu referował co robi poglądy Feyerabenda i ja, tak jak wiemy, w sposób bardzo polemiczny krytyk. Słuchacze to byli ludzie znowu przyrodnicy, bo Feyerabendi nigdy nie słyszał. Być może jakiś filozof z uniwersytetu słyszał, ale tam filozofowie nie chodzi. Z tego dla nas to było kompletne nowość, nikt nie wiedział, co to sądzić. Rzeczywiście zreferował te poglądy Feyerabenda, bardzo powiedział tak, jak potrafiłem wówczas ocenić je merytorycznie skrytykował i zachować. Jak powiedziałem, to seminarium było bardzo prestiżowe, więc na nie chodziło sporo takich panów profesorów, które nie tyle interesował referatów, po to, żeby wstać po tym referacie i coś powiedzieć. Mniej lub bardziej dobrze. Częściej nie. No ale to zakładało, że oni cokolwiek wiedzą na temat tego referatu, co było mówione. Natomiast teraz o Feyerabendzie, powtarzam, nie słyszałem nigdy. Z jego życia ksiądz Rzeczyński skończył i zapadła cisza. Co tu powiedzieć? Zapadła cisza. Cisza trwała kilkanaście sekund. Referat zakup tam była, to był w sposób, że tam z przodu tej sali była taka katedra, przy której siedział referat, a poniżej były dwa krzesła na prowadzenie. Na jednym z tych dwóch krzesł właśnie siedział ksiądz. W 15 sekundach tej ciszy, Tischner się poderwał. Rzeciński, bójcie się Boga, co wy czytacie? No więc, proszę Państwa, Tischner miał rację. Niewątpliwie miał rację. No. Na świecie istnieją tysiące wartościowych książek i tekstów. I czytanie pana Feyerabenda, no dzisiaj to już on jest niesłychanie umiarkowany w porównaniu z tymi jego naśladowcami. No ale tym niemniej to jest strata czasu i wiadomo, że tego czasu straconego na czytanie czegoś mniej wartościowego się nigdy nie odzyska i przez to człowiek nie przeczyta tego ze wartościami. Więc niewątpliwie Rzeciński stracił czas na czytanie Feyerabenda. Ale z drugiej strony, jak ja się na tym zastanawiam, to on miał jeszcze większą pracę niż Tischner. Mianowicie on naprawdę uważał, że nauka, którą Feyerabend zaczął tak właśnie troszkę postponować, że ona jest wartością. I wobec tego jej należy bronić. Tylko on uważał, że należy poświęcić swój czas na obronę tego dobra, żebyśmy wiedzieli po pierwsze, co tym zrobić i my nie tracili czasu na czytanie Feyerabenda. Bo ja w tym referacie stwierdziłem, że mnie już to było prawda, 30 lat temu, ja tego czasu stwierdziłem, że Feyerabenda czytać nie ma. To, co u niego jest wartościowe, to jest w paru zdaniach zawarte. A u jego uczniów jeszcze mniejszy stopień. W tym sensie Rzeciński pokazał, że naprawdę dokonania nauki to jest coś, to jest dobro, którego należy bronić nawet za cenę straty własnego czasu. I to naprawdę świadczyło o tym, że on naukę traktował poważnie. I to dla niego była wartość i dobro. Dziękuję. Panelista ma inne prawa niż inni. Czy Michale, chciałeś się skomentować? Nie. Dobrze. W takim razie przejdźmy dalej do dyskusji. Jest taka myśl jedna, że ty byłeś przecież właśnie, jeśli ktoś ma być jego uczniem, to ty znasz. Ja jestem filozof nauki, więc mnie nigdy metafizyka nie interesowała, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast ja bym bronił jednak jego lektury Feyerabenda.
U mnie jedna ze studentek napisała bardzo piękną pracę o nowej racjonalności, nowej koncepcji racjonalności według Feyerabenda. I zresztą, ja nie wiem, czego dotyczył referat biskupa Szczecińskiego, ale Feyerabend oprócz tekstów prowokacyjnych, bo to były teksty prowokacyjne, on potem się naśmiewa z tych, którzy go traktowali zbyt poważnie i logicznie. Zwłaszcza jak się czyta jego bardzo zresztą ciekawą autobiografię Zabijanie czasu. Natomiast on napisał masę tekstów, on pochodził ze szkoły Fajer Poppera, on się doskonale znał z Lakatoszem i on głównie polemizował, wykazując słabe punkty koncepcji i popperowskiej, i lakatoszowskiej. I w tym sensie był niezwykle cennym krytykiem ich pomysłów. Takim adwokatem diabła. Zresztą on mówił, że jestem bardziej pajacem, artystą niż filozofem. Także to on to sam przyznał. I w tym sensie jego poglądy są ciekawe. I oczywiście filozof interesuje się pewnymi poglądami, nawet skrajnymi, zakładając, że coś tam może ciekawego ktoś odkryć, choćby jedną czy drugą rzecz. Czy to jest strata czasu, no to zanim się przeczyta, to nie wiadomo. Także to jest problem z filozofią. Natomiast oczywiście trudno tracić czas, zwłaszcza fizyk, no trudno, żeby czytał wszystko o fizyce, co tam nie napisano, bo to nie ma takiej potrzeby. Michale, mam pytanie do ciebie, bo ta matematyczność świata, czy pole racjonalności, to było ważne, pole racjonalności dla Józefa Rzecińskiego, a matematyczność świata dla ciebie. Czy tutaj się różniliście? Wspominałeś, że były dość istotne różnice w tych no, kluczowych jednak sprawach. Trudne pytanie, trzeba by nad tym się zastanawiać głębiej. Ja mogę zrobić tak genetycznie powiedzieć, jak to było. Różniliśmy się na pewno w sposobie dojść do pola racjonalności. Dla mnie drogą było poprzez matematykę i pracę zastosowania matematyki do kosmologii, gdzie mi się to wszystko tak jakoś, taka wizja utworzyła tych struktur matematycznych i tak dalej. Dyskutowaliśmy to, a potem Rzeciński wysunął pole, ja wyczytałem u niego, mimo że się dyskutowaliśmy, ale nazwę pola racjonalności, o ile pamiętam, to nie usłyszałem z jego ust, tylko z któregoś z jego artykułów. Oczywiście rozpoznałem problem matematyczności, ale w innej wersji, która mi się zresztą bardzo podobała. Ja być może użyłem nawet wcześniej, ale to jest do sprawdzenia, nie jestem pewien, nie chcę sobie przywłaszczać jego pomysłu. Ja mówiłem o polu formalnym, a on powiedział o polu racjonalności. Tak było jakoś. Więc były różnice. Ja bym ujął to krótko w ten sposób, że ja myślałem w języku metamatematyki, a on jest taki troszkę metafizyczny bardziej. To dziękuję za to wyjaśnienie, bo mnie to frapowało i być może inne osoby na sali też. Proszę, dalej mamy czas na dyskusję. Nie? A jest głos, proszę. Ja właściwie miałbym jeszcze takie pytanie, bo chyba do wszystkich, bo to tak byłoby bardzo ogólnie, a właściwie do panelistów, bo może to byłoby ważne. My tu mamy przedstawicieli nauki, filozofii, teologii i sam Rzeciński w tych dziedzinach starał się poruszać maksymalnie racjonalnie. Ale mam takie pytanie w takim kładzie, czy to oddziaływanie jego na naukę, czy oddziaływanie jego na filozofię, no, można byłoby dzisiaj uznać za ważne, istotne, czy w ogóle było, czy po prostu była to tylko i wyłącznie zbiór przemyśleń, z których łatwo można było skorzystać, do których się odwołać. Tutaj Janek Czarniacki się zgłasza. Pozwolisz, bo ja bym troszkę przed moim głosem panelisty, bo żeby zachować pewną logikę. Bo ja chciałem odpowiedzieć na pytanie takie, które jest tematem konferencji, prawda? Dzieło niedokończone, myśl niedokończona, tak? Dlaczego ona jest niedokończona? I tutaj z satysfakcją, gdy słuchałem księdza profesora Michała Hedera, zauważyłem pewną niekonsekwencję w jego referacie. Bo na początku było, że ta myśl jest niedokończona, ponieważ
Dość niespodziewanie dowiedzieliśmy się pewnego dnia, jak patrzyłem do ekranu monitora na portalu Onet i naraz zmienił się pierwsza wiadomość o jego śmierci, potem portal się zrobił czarny za jakąś minutę czy dwie, prawda, zmieniła się kolorystyka. Ta śmierć nas zaskoczyła, ale ja się nie zgadzam z tą tezą, że ta myśl była niedokończona, bo dość niespodziewanie ksiądz profesor Józef Rzeciński zna. Ona z założenia, ona była skazana na niedokończenie. I tu chciałbym króciutko powiedzieć o kilku punktach, dlaczego uważam, że ta myśl jest niedokończona. Jeden wątek to poruszył już Leszek Sokołowski. To jest coś takiego, że Rzeciński nie tylko zajmował się tak rozległymi obszarami wiedzy, bo to była i filozofia Boga, i filozofia nauki, i filozofia w nauce, co nie jest tym samym, i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi jeszcze o coś innego, że zajmował się takimi wątkami, które dla Leszka, dla mnie, to była strata czasu. Ja pamiętam, jak Rzeciński przyszedł do duszpasterstwa dominikanów Beczka, wtedy takiego bardzo prężnego, i atakował marxizm. To był chyba rok 81. I nigdy się nie przyznałem Rzecińskiemu, ale byłem jednym z trzyosobowej delegacji, te dwie osoby są znane w Polsce, więc nie wymieni nazwisk, poszliśmy do ojca Pawłowskiego i powiedzieliśmy, nie zapraszajmy Rzecińskiego, bo to jest kopanie leżącego. To nawet przesłuchujący nas esbecy nie wierzą w marxizm. Po co zajmować się marxizmem? Prawda? A wiele czasu poświęcił na tą walkę z marxizmem. Dlaczego? Bo uważał, że to jest ważne. Że czuł taką misję duszpasterską, że jednak ktoś musi ekologicznie ten świat myśli oczyścić. I Leszek powiedział o tym samym, prawda? O tym Fajera będzie, czy ja bym powiedział o postmodernizmie. Jak się skończy marxizm, dużo czasu Rzeciński poświęcał postmodernizmowi, prawda? I znowu w myśl tej zasady, żeby bronić nauki jako wartości, prawda? Takiej racjonalnej nauki jako że to jest wartość. Ale to była strata czasu. Prawda? I tak mieć klapki na oczach, to te ważne wątki, o których na przykład mówił Janusz, bo one się pojawiały, neoplatonizm. Na przykład jest taka pokusa Rzecińskiego, żeby wyrazić na przykład pewne problemy, koncepcje mszy świętej właśnie, nie za pomocą arystotelizmu, tylko powiedzmy neoplatonizmu czy Whiteheada. To fantastyczna myśl, ale to Rzeciński musiałby się tylko na tym temacie skoncentrować, z różnych względów, prawda? Druga rzecz, tu wszyscy opowiadali o tym, jak on był człowiekiem, że każdy czuł się osobiście potraktowany, miał czas. Ja mam też takie wspomnienia, kiedyś czeka na mnie i na Krzyśka Grubę, bo jechaliśmy na spotkanie właśnie tam, następnego dnia posiedzenie Komisji Episkopatu i jest wieczór, pociąg się spóźnił, my przechodzimy pierwszy raz do jego siedziby, listopad, deszcz pada, nikogo nie ma. I on na tym deszczu czeka, 20 minut. No fantastyczne, no za to kocham Rzecińskiego. Tylko, że to jest pół godziny czasu z jego życia. I tych pół godzin on tracił bardzo dużo. I teraz następna rzecz taka. Dlaczego ta myśl jest niedokończona? Czy jest szkoła Rzecińskiego w tej chwili? Czy ktoś może wstać i powiedzieć, że jest uczniem Rzecińskiego w ten sposób, że go naprawdę inspiruje do powstawania kolejnych prac? Obawiam się, za chwilę wiem, że będziecie mnie krytykować, ale obawiam się, że osób się tym nie zgłosi. A jeśli nawet, to popatrzmy na dzisiejszą konferencję. Są dobre referaty, ale wszystkie mówią o Rzecińskim. Gdyby on, że tak powiem, stworzył coś bardzo istotnego dla przyszłości, to referaty by wyglądały dzisiaj inaczej. To byłoby na przykład pole racjonalności wersja 2.0. Inspirując się Rzecińskim, sformułowałem takie rozwiązanie. Następny by przychodził, mówił nie, rozwiązanie Kowalskiego tutaj, ja jako Nowak mówię tak i tak. Czyli więcej byłaby inspiracja, a nie mówienie o Rzecińskim. I moja odpowiedź jest taka. Rzeciński uwielbiał, tak jak katedry Szarów, dzieło ludzkiej myśli, uważam, że myśli nie ludzkiej, tylko architektonicznej, tak samo dzieło ludzkiej myśli są te katedry. I fascynowało go to i robił, bo to lubił. Ale tak naprawdę, jak miał dyscyplinę, to on był duszpasterzem. Czyli jeżeli uważał, że mam zmarnować czas, żeby
na kogoś poczekać, osobiście się z nim spotkać, to mu nie było szkoda tego czasu. Jak walczył z postmodernizmem czy z marksizmem, to wszyscy wiedzieliśmy, że to jest strata czasu. Może pan pewno też wiedział, ale mówię, bo jestem już pasterzem i ja to muszę robić. I właśnie dlatego, że mimo wszystko Krzeciński przede wszystkim był księdzem duszpasterzem, a nie biskupem, a nie naukowcem, a nie filozofem, dlatego ta myśl jest niedokończona. To jest taka troszkę może kontrowersyjna, ale moja teza i odpowiedź na twoje pytanie. Proszę bardzo. Krzeciński, czekając na ciebie deszczu, nie tracił czasu. Dlatego, że tutaj zacytuję coś, co zresztą znam od niego samego, bo opowiadał mi raz anegdotę o Husaku. Husak to był człowiek tytanicznej pracy, ale już był chorowity, ale tą dyscyplinę ciągle pracy trzymał. I lekarz mu kazał spać minimum 8 godzin dziennie na dobę. Ale Husak wyczytał gdzieś, że sen przed północą liczy się podwójnie. Więc chodził o 8 spać i wstawał o 12 i twierdził, że spał 8 godzin. Więc Życiński był podobny pod tym względem. On, czekając prawdopodobnie na ciebie w deszczu, spacerował tam wokół tego klombu w Lublinie przed swoją rezydencją i zaliczał to za obowiązkowy spacer dla zdrowia. I odliczał sobie to właśnie ze spacerem. Ale to, wam jak to, ty możesz odwrócić tą sytuację i inne, które każdy z nas tutaj zna z własnego doświadczenia, ale ten problem istnieje, że konferencja jest o Życińskim, a nie inspirowana jego myślą. Tak jest. I tutaj jest temat, który ja bym chciał poruszyć w dalszej części dyskusji i sprowokować słuchaczy. Mianowicie, jak myśmy powinni odnosić się do dziedzictwa Życińskiego, żeby je rozwijać. Jakie są szanse na to i jakich metod powinniśmy używać. Była taka myśl, żeby stworzyć towarzystwo takie opiekujące się dziedzictwem Życińskiego, rozwijającego. Ale jeszcze wyleciałem, co miałem powiedzieć, ciekawe. Ale to mamy jeszcze czas dyskusji, prawda, więc to nie ma problemu. Jeszcze resztę byś tutaj znaczy na pytanie, co zostało nam po Życińskim i co, jakiego ma kontynuatorów, no to no, rzeczywiście trzeba sugestia, że nie za bardzo, ale można to powtórzyć, on był filozofem. Proszę Państwa, on był filozofem. No weźmy innego wybitnego filozofa polskiego, Leszka Kołakowskiego. Weźmy następnego filozofa, Józefa Pischnera. Ile oni mają uczniów, naśladowców, jakie oni szkoły stworzyli? Nie stworzyli. To jest filozofia, proszę Państwa, to nie jest pewna szkoła nauk przyrodniczych, jakichś innych, czy też na przykład w humanistyce, jakie są tam jakieś inne szkoły literackie czy historyczne, to nie za bardzo. Albo jeżeli jest silny filozof, to potem on ma epigonów, którzy w kółko młócą te same jego myśli, tylko pod własnym nazwiskiem, to jest źle widziane. Albo jest ktoś, kto przychodzi z czymś nowym, poza tym, że powiedziałbym, że został zainspirowany przez tego wybitnego myśliciela. Znaczy moim zdaniem no, wpływ i księdza Życińskiego i Hellera tutaj obecnego na w kręgach naukowych jest to, że no, mówiąc najogólniej i banalnie, że chrześcijaństwo to nie jest tylko kościół strumień. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, bo powiedzmy sobie, jeżeli jest różnica... To jest mówienie na wysokim poziomie na temat tego, że nie istnieje, znaczy że istnieje pewne spięcie, niezgodność, ale nie konflikt nauka-religia. Czego, jeżeli na przykład jest mnóstwo takich nawiedzonych bojowników ateizmu na Zachodzie, dlatego, że tam z kolei nie ma ze strony Kościoła takich myślicieli. To jest bardzo istotne. Natomiast w filozofii z dziedziczeniem uczniami, jak powiem, to jest bardzo, bardzo delikatna sprawa. Mi się wydaje, że bez tej filozofii, tego
świadectwa duszpasterskiego po prostu by nie było zakonowo niezauważalne, jak się wydaje. Ono było w tle, poza tym była na najwyższych, prawda, pozycja, dlatego że o tym świadczą w episkopacie. I to było zauważane, że to jest inny biskup. I mi się wydaje, że no, będzie nam brakowało takiego biskupa przez wiele lat, bo chyba się na urodzi, ale dla mnie to, wśród moich kolegów, którzy tam później z kościołem, z religią, z filozofią, to oni dostrzegali jakąś wyjątkowość tej postaci. I zupełnie inaczej się odnosili niż ogólne jakieś tam podejścia do kościoła. No tak, ale cały czas mówimy o czym? O jego wpływie właśnie na episkopa, o jego świadectwie i tak dalej. A ja na moment, i to ostatni raz już mówię, zakładam klapki na oczy. I tylko go oceniam, bo tak mieliśmy, jako filozofa. I to o tych szkołach, to jednak Leszek nie ma racji. No. Ale wszyscy mówili, tutaj słyszałem głos od jego osób, uczniów, ja bym powiedział, że tutaj był niedosyt. Tutaj jest to nie, był zbyt literatem, w związku z tym pewne koncepcje nie do końca są dopracowane. Ja chcę na jedno zwrócić uwagę. Pojęcie szkoły, czy stworzył, czy nie stworzył, jest bardzo płynne. Ja się zgadzam z tym, co mówisz tak ogólnie, że rzeczywiście chciałoby się, żeby miał powiedzmy 15 uczniów, z czego 5 by przeszło do historii. Ale on miał jeden charyzmę wręcz. On ściągał studentów i ściągał uczniów na seminarium. I właściwie spośród moich obecnych współpracowników tych trochę starszego pokolenia, to wszyscy byli zwerbowani przez Rzecińskiego. Oni przyszli z tobą Jacek na czele, tyś przyszedł na jego seminarium i oni teraz uprawiają filozofię i tworzą, już stworzyli szereg książek i środowisko tak zwane hobby. To jest dzieło Rzecińskiego, on ich zwerbował, nie ja. I można powiedzieć, że to jest jego kontynuacja. To, że nie jest to wierna kontynuacja, że to no, nie mają od niego laurki, że są jego uczniami, to zawsze tak jest w filozofii. Platon też nie był uczniem Arystotelesa, tylko obie Rzeciński takich miał jak Arystoteles, ale się różnił od tych. No, Rzeciński był naszym nauczycielem, nie ulega kwestii. Ja to myślę, że Jan Czarniarski się zgłaszał, to myślę, że to ma nieco inny temat, prawda? I dlatego... Pole racjonalności. Dobrze, proszę bardzo. Tak, ja jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo nie byłem na wszystkich referatach, więc nie wiem, czy to było podnoszone, ale mianowicie ta idea, że bycie platońskie to zgrubsza tyle, co potencjalności, możliwości, to właściwie w tym kontekście tego wymieniamy Whitehead, ona nie pochodzi od Whitehead'a, przecież to jest Leibniz przede wszystkim. I teraz, jeśli się mówi o takiej sferze, właśnie takich potencjalności, które w jakimś sensie miały być pierwotne w stosunku do tego, co się dzieje w przyrodzie, to warto odwołać się do takiej zasady pochodzącej od Arystotelesa, że wszelkie potencjalności muszą być zakotwiczone w jakimś bycie aktualnym. No więc ja przed południem wspomniałem, że takim bytem aktualnym mogłaby być substancja świata, ale jak rozumiem, no Whitehead wiadomo, że mocno antysubstancjonalne, że tak powiem, stanowisko reprezentował i w ogóle chyba ten sposób rozwiązania tego problemu, tego sposobu nie podejmują. Platonicy, w tym Rzeciński, a przecież wiadomo, że był tamten Rzeciński Helen. Chętnie bym się dowiedział, jak sobie Platonicy wyobrażają, w czym są zakorzenione, że tak powiem, te możliwości, które składają się na tą sferę
nazwaną polem racjonalności. A Michał, spróbujesz tutaj odpowiedzieć, czy... Bardzo krótko, że w filozofii mojej, przypuszczam, że Brzezińskiego, jest tak, że potencjalność nie musi mieć żadnym podłożu zakorzenionym. W takim razie właśnie ja patrzę na osoby zgłoszone, ale zacznę dyskryminować troszeczkę, jak będzie trzeba. Bo w tym duchu Brzezińskiego chciałbym, żeby wszyscy jednak czuli się tymi panelistami, prawda? I tak dalej. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie zabierały dzisiaj głosu. Proszę bardzo. Dopiero jeśli nie, no to wtedy. No to w takim razie jednak zaczniemy od tych kanonicznych dyskutantów. Proszę bardzo. Ksiądz Wojciech Kotowicz, filozofia przyrody. Kul. Ja byłem doktorantem z Instytutu Brzezińskiego, ale zanim tego to jeszcze chcę jedno zdanie na temat tego zakotwiczenia pola racjonalności, czy pola formalnego, czy pola potencjalności. Ja myślę, że nie śmiem odpowiadać na to pytanie. Natomiast jakbyśmy się wczytali Whiteheada, to tam można znaleźć pewne odnośniki, bo Bóg, czyli te bodajże 10 stron, ostatnie 10 stron Person Reality, do czego zmierza ten Whitehead, to tam odpowiada na pytanie, że Pan Bóg ma naturę, czy Bóg ma naturę pierwotną i wtórną. Jedna z nich konstytuuje wszelkie byty, ujmuje te wszelkie byty. Co ciekawe, czy nie byłoby taką inspiracją nawet do tego, co my mówimy w katolicyzmie później o tym, że ktoś umiera, ale żyje w Bogu. To myślę, że można by ten temat w ten sposób pociągnąć. Jest chyba jakieś ukonstytuowanie tych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o szkołę filozoficzną, trzeba by używać terminu, co to jest szkoła filozoficzna, jak ona się wyraża. Dwóch uczniów, pięciu, dziesięciu tworzy szkołę. Mówimy o szkole filozoficznej lubelskiej na przykład. Nie represjonuję, nie chcę wyrażać w liczbach, ale gdybym nie chciał zawalniawszych, to współcześnie chyba. No, to tam by się potrzeba tak jak śpiewotnie do tego, żeby się tak nazywać. Wszyscy czytamy i cenimy. Jak to zakrąca, natomiast właśnie, co tworzy szkołę? Ja myślę, że ksiądz Franciszek Brzeciński miał swoich uczniów i ma, i mówiąc te słowa, jest jakimś chyba przedstawicielem, może bardzo drobnym. Seminaria były może niezbyt liczne ilościowo, ale one się odbywały cyklicznie i z roku na rok zawsze ktoś przychodził z różnych ośrodków naukowych, z Krakowa również, z UMCS-u również, z różnych innych ośrodków poza lubelskich. Ja jestem z Olsztyna. Więc chcę powiedzieć, że ksiądz Franciszek Brzeciński był tym człowiekiem na wszelkich polach aktywności swoich, którego ktoś kiedyś określił, że był samodzielnie myślący. Jakbyśmy go dzisiaj próbowali zapytać, czy stworzył jakiś system albo szkołę, to by powiedział, dajcie spokój, niech to robią inni. To wiele razy się też o tym przekonałem, że mówił, to jest taki problem, ale tego już moje pokolenie na przykład nie zrealizuje. Kilka dni przed śmiercią byłem na egzaminie i powiedział wtedy, pamiętam, nie chcę doszukiwać żadnych profetycznych przesłań, ale byliśmy z kolegą we dwóch. I zapytał sobie opinię, bo bez ferii zimowych mówimy, że jedziemy na chwilę odpocząć, potem wracamy do dalszej pracy. I on powiedział jedno zdanie, które mi utkwiło teraz post factum, sobie przypominam bardzo mocno, nie kolega to potwierdza. Mianowicie, to pracujcie dalej, nam już w tej kwestii nie liczcie. Inaczej to wybrzmiewa po śmierci, ale przed śmiercią to często powtarzał i to by, już kończę, i to by chyba znaczyło, że miał mianowicie taki rys swojego filozofowania. Zapalał pewne punkty i zostawiał. Mówił o pewnych problemach i chyba nie było jego intencją, żeby w całym swoim życiu w jednym nurcie tylko pozostać i doprowadzać się do perfekcji, ten system myśli. Pole znalności zapala nas ileś tam razy, czy mówiąc między trzema wierszami, że tym się można by zająć, ale raczej nigdy nie naciskał i nie prowadził początku, żeby tym się zajmować. Ja myślę, że teraz z faktem będziemy pewne rzeczy odkrywać. Jeszcze nie wybrzmiała, ostatnie zdanie, chcę przedłużać, nie wybrzmiała jeszcze jedna rzecz, mianowicie myślę, że całe zainteresowanie kulturą szeroko pojętą. To jest też pewna pewien obszar, który będzie trzeba kiedyś opracować, bo tam też wyraża się pewnego rodzaju filozofia. I duszpasterskie jego zacięcie
Można odwrócić ten problem, o którym Pan tu mówił. Że być może duszpasterstwo nakazanie mówi właśnie o filozofii. Że może właśnie nie był duszpasterzem, tylko zawsze filozofem, nawet jak był duszpasterzem. Trudno to wyważyć, wymierzyć. Chcę powiedzieć, że nawet jego poświęcenie czasu człowiekowi, o czym też mówili studenci w tej prezentacji pierwszej, chyba było wyrazem jego filozofii. Tego, że to wszystko prowadzi do jednostkowego bytu ludzkiego, do jednostkowego człowieka, konkretnego człowieka, a nie jakiejś masy. Dlatego to się manifestowało w takiej jego atencji każdemu człowiekowi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwszeństwo ma Janusz, bo nie zabierał głos. Proszę. Ja w dwóch kwestiach. Pierwsza sprawa to jest tak, czy szkoła? Ja powiem inaczej. Tak, bo wyrazić można by ją bardzo, wyrazić można byłoby ją bardzo prosto. To jest styl uprawiania filozofii, który jest absolutnie niepowtarzalny. Co więcej, z tej szkoły wyrastają ludzie, którzy zostają przy filozofii. A to już jest pewna istotna sprawa. To nie jest tylko tak, że przewija się ktoś, bo zaciekawił jakimś tematem. Zaciekawił sposobem uprawiania filozofii. I to jest na tyle fascynujące, że ludzie pozostają przy tym. Dlatego pozostałbym jednak przy tym, żeby doszukiwać się możliwości określenia tego jako szkoły. I ostatnia kwestia. Ja myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać. Wiele problemów, które poruszam, jeszcze nie są nawet stematyzowane do końca. Nawet nie widzimy ich zakresu, jak one się pojawiają w kontekście innych. My na razie mamy takie pierwsze spojrzenie i myślę, że jedną ważną uwagę. To jest spuścizna, którą trzeba się zająć. Na którą trzeba o wiele więcej zwrócić uwagi, poddać szerszej analizie, krytyce, a być może wtedy wyłoni się to, czego poszukujemy, tego może jednego słowa, czy jednego tematu. Dzisiaj była duża dyscyplina czasowa, więc zostały nam trzy głosy. Zbyszek, Jana, prawda? Tak? Dobrze. Czyli zostają nam dwa głosy. Ktoś jeszcze bardzo chce powiedzieć? Dobrze. Pan tylko raz zabierał głos, to ma dyspensę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Swoje pytanie chciałbym skierować do prelekcji, którą wygłosił wciąż profesor Heller. Mianowicie mój niepokój dotyczy przede wszystkim wątków inspiracji arcybiskupa Rzecińskiego szeroko tutaj umowaną racjonalnością. Otóż zastanawiam się nad tym, czy była to jakaś racjonalność konsekwentnie zakładana a priori jako program filozoficzny arcybiskupa Rzecińskiego, czy też stała się ona jakąś inspiracją wynikającą ze wcześniejszego spotkania z Whiteheadem bądź z Platonem. Jeżeli spojrzeć na cały dorobek filozoficzno-naukowy Rzecińskiego, poczynając od działów może bardziej ścisłych, takich jak fizyka, kosmologia obserwacyjna, poprzez jego filozofię człowieka społeczną i późniejszą również działalność związaną z życiem biskupim, czy też arcybiskupim, to wyraźnie widać zarysowany paradygmat racjonalności. Pojawia się taka refleksja, że o ile na przykład ta racjonalność była zarysowana w jego fizyce, on zdaje się również zakładał jakąś pierwotny logos świata jeszcze w okresie przed wielkim wybuchem, o tyle nie lubił wątków postmodernistycznych we wszystkich współczesnej filozofii, która zakłada jak gdyby izostenie wszystkich postaw etycznych, światopoglądowych. Czy można wysunąć w ogóle tego rodzaju tezę, że ta racjonalność była jakimś jego kredem filozoficznym przyjętym, no właśnie skąd? Czy ze spotkania z Whiteheadem, czy z inspiracji filozofią Platona? To jest moje pytanie. Skąd właśnie jest geneza przekonania arcybiskupa Rzecińskiego, znaczy jaka jest geneza? Czy ona jest efektem inspiracji Whiteheada, czy efektem jakiegoś kryptoplatonizmu, czy może jeszcze czegoś innego? Trochę dyskutowaliśmy już o tym dzisiaj i zdecydowanie moja odpowiedź jest ani Platon, ani Whitehead nie byli początku inspiracji Rzecińskiego. Początku była fascynacja nauką. I tam on spotkał się z racjonalnością, zaczął nad tym myśleć i tam wyrastało do rangi jakiegoś jego głównego zagadnienia, wyrastał problem racjonalności, a
Do tego dopasował Platona, a potem dopiero jeszcze przyszedł Einstein. Także na początku była fascynacja racjonalności, racjonalnością, jaką spotyka w naukach i jej uprawianiu. Jego pierwsze prace, doktorat, habilitacja to dotyczyły takiej metakosmologii trochę. I tak to było. Genetycznie. I teraz dwa głosy na koniec. Pierwszy chciałbym, żeby Leszek podsumował jako panelista, jeżeli chce. I to już mówił przedostatni głos, nie chcesz, tak? Rezygnujesz, czyli ostatni głos mimo wszystko zostawiamy księdzu profesorowi dzisiaj, żeby było podsumowanie. Zawsze takie są fajne te podsumowania konferencji. Najciekawsze. Ja zawsze czekam na koniec na podsumowanie. Można mieć na całej konferencji, a już podsumowanie wystarcza. Podobno był taki sławny uczony, który nie miał czasu, już tak był zapraszany, że nie miał czasu być na konferencji, to zawsze przyjeżdżał na koniec i prosił go o podsumowanie i zaczynał bezbłędne. Ja właśnie nie chcę zrobić podsumowania, tylko chcę spojrzeć w przyszłość. Mówiliśmy o tym, czy Rzeciński stworzył szkołę i co zrobić z jego dziedzictwem. Słusznie tu padła uwaga, żeśmy pominęli całkowicie problem kultury, który dla niego był bardzo ważnym elementem, coś w rodzaju filozofii kultury, zwłaszcza swojego działalności w Lublinie. Zjazdy kultury, kongresy kultury robił i miał na ten temat bardzo dużo do powiedzenia i to jest też ważny problem. Ale no poza tym wspomniałem też tylko na początku swojego odczytu o jego działalności literackiej. On był pisarzem, felietonistą, ale niektóre jego książki, listy do Nikodema na przykład w stanie wojennym pisał, to jest perełka literatury. Ale to tylko anonsuję. Chcę wybiec myślą naprzód. Co zrobić z tym dziedzictwem, które nam zostawił i w jakim sensie powierzył. No być może, że znajdzie się w naszym gronie lub w gronie innych jego zwolenników i wielbicieli, bo miał ich dużo bardzo w całej Polsce, zwłaszcza tych, którzy właśnie znali go z tej literackiej działalności. Może znajdzie się ktoś, kto będzie miał żółtkę historyka i podejmie się napisania monografii działalności jego naukowej, filozoficznej. Być może będzie miał szczęście, tak miał szczęście Tischner, który znalazł biografa Bonowicza, który napisał świetną biografię, po prostu życiorys Rzecińskiego. I to też by była fantastyczna biografia i pełna nawet przygód. Przecież przeżył ze dwa zamachy na swoje życie i tak dalej. Więc to albo się trafi taki historyk, czy biografista, albo nie. Natomiast co zrobić z jego dorobkiem? No i ja myślę, że to, co zwykle właśnie robią uczniowie z dorobkiem swojego mistrza, on był jakimś naszym mistrzem w jakimś tam sensie, że chyba pewne tematy, które on rzucił, warto by opracowywać już nie jak to było u Rzycińskiego, to może być tam we wstępie coś, ale rozwijać twórczo to, co on zrobił. Może w kontynuacji, może w opozycji, może w modyfikacji, żeby ta filozofia jakoś żyła. Wątków tutaj jest cała masa i z dzisiejszej konferencji by można pewnie zrobić wyciąg kilkunastu tematów na doktoraty i habilitację, ale może nawet nie trzeba myśleć o stopniach naukowych, tylko w ogóle o dobrych opracowaniach, może już nawet wyprawnych filozofów, którzy nie muszą żadnych stopni robić, ale warto to w ten sposób na to patrzeć i ja myślę, że może w tej sali, może gdzie indziej już tacy się gdzieś w polu racjonalności gdzieś tam lęgną. Ja dziękuję bardzo.